Czym były wybory tucholskie bez grzybów, ziemniaków i mięsa? Dzisiaj propozycja na szybkie i treściwe danie z kiszki ziemniaczanej firmy Gzela. To specjał, który zaskoczy niejednego smakosza ziemniaków. Kiszka z Gzeli jest w kształcie kiełbasy. Chciałby się zgrillować, usmażyć, ale nie dzisiaj. Dzisiaj zapieczemy ją w takich miseczkach i podamy z grzybami w śmietanie. Na początku musimy uwolnić ją z osłonki. Zioła na spód miseczki. Rozmaryn jak najbardziej pasuje do ziemniaków. Wystarczy. Formujemy masę jak normalną kulkę ze śniegu w zimie i umieszczamy w naczyniu do zapiekania. Tak przygotowana trafi do pieca na 20 minut. Grzyby przygotowane, cebula przygotowana, musimy teraz to usmażyć na patelni. Cebula nie powinna być brązowa, tylko zeszklona. Dodaję grzyby. Wcześniej je sparzyłem. I przyprawy. Sól. Pieprz ziołowy. Pieprz czarny dla ostrości. Zanim się usmaży, połączę dwie śmietany. Kwaśną i słodką 18%. Śmietanę musimy zahartować, czyli ogrzać grzybami i cebulą. I śmiało wlewamy na patelnię. Jeszcze odrobina sosu sojowego. Będą idealne. Pycha. Grzyby gotowe. Kiszka idealnie zapieczona. Trafia na talerz. I mamy na talerzu zgrany duet. Kiszka z gzeli, grzyby w śmietanie, troszkę natki. I smacznego.